I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Mamy już drugą niedzielę Adwentu i słyszymy, jak Jan Chrzciciel zaprasza nas, wzywa nas do prostowania dróg pańskich. I teraz, patrząc na ten tydzień, podsumowując go, patrząc na nasze postanowienie adwentowe, trzeba się zapytać, czy ja faktycznie prostuję drogę pańską, czy walczę tylko ze swoimi słabościami i staram się przepychać kolejny swój pomysł na życie. Jak to odróżnić? To wcale nie jest takie proste. Żeby tak duchowość uczy nasza, klasyczna, katolicka, też tak u świętego Ignacego się pojawia, że trzeba najpierw poznać siebie też. Jeżeli nie znam siebie, jeżeli nie znam swoich pomysłów, to bardzo łatwo jest je pomylić z pomysłami Pana Boga i gdzieś nazywać to, co moje, takie osobiste, gdzieś tam pogubione, pogmatwane, nazywać to, szczególnie kiedy jest wymagające i takie radykalne, nazywać to na siłę pomysłami Pana Boga. Więc co może nam pomóc jeszcze? Pytanie, czy to moje postanowienie, czy to moje przeżywanie Adwentu faktycznie zbliża mnie tak relacyjnie do Pana Boga, pomaga mi przeżywać głębiej modlitwę, pomaga spotkać się z drugim człowiekiem w taki sposób bardziej jakościowy, żeby go przyjąć, bardziej zrozumieć, i ze sobą samym, czy jestem spokojniejszy, czy mam więcej takiej przestrzeni na autorefleksję, czy to wszystko jest tylko takim kolejnym odhaczaniem zadań do wykonania. Więc, czy prostujemy drogi pańskie w tym Adwencie? Zachęcam do refleksji, do modlitwy, do podsumowania i życzę Wam dobrego czasu przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia.